Rozwieni pewnego razu przyszli apostołowie do Pana Jezusa i zaczęli Mu opowiadać pewne nowinki, które ze świata otrzymali. Otóż wspomnieli, jak Ewangelia świętego Łukasza mówi o tym, jak Galilejczycy, o Galilejczykach, których to krew Piłat zmieszał z ofiarą, z ich ofiarą. Oraz również wspomina Pan Jezus o innym doniesieniu, mianowicie, że 18 zginęło, kiedy się wieża zawaliła w Siloę i ich zabiła. Pan Jezus zwraca uwagę apostołom, żeby nie oceniali akurat tych wydarzeń, tak bardzo im nie zajmowali, ale zwróci im na jedną rzecz uwagę. Mianowicie, żebyśmy my się nawrócili, żebyśmy my nie poginęli w podobny sposób. Więc Pan Jezus, kiedy słyszy o doniesieniach z tego świata, zawsze zwraca uwagę, żeby na to, co jest istotne, mianowicie na zbawienie naszej duszy. Także ludzie często się niepokoją, troszczą się na wieści o tym, co się dzieje dookoła nas. I w naszych kręgach popularne jest oczywiście doszukiwanie się drugiego dna za doniesieniami medialnymi, że coś stoi. I choć różne mogą być interpretacje, różne teorie i z pewnością któraś jest prawdziwa, to jest jednak jedna teoria, jedna prawda, którą powinniśmy odczytać z tym wszystkim i którą chce się tak naprawdę nam ukryć przez wszelkie głośne doniesienia, które wywołują emocje, wydarzenie światowe, mianowicie prawda o prawdziwej walce, o prawdziwym wrogu, który oczywiście posługuje się tym, o czym często czytamy, o Żydami, masonami, globalistami i tym podobnymi wrogami. Tym wrogiem jest diabeł i walką jest bój o nasze dusze nieśmiertelne. Co dzisiaj też w Ewangelii mamy, o czym nam Kościół przypomina z Wielkim Postem. To jest ten bój istotny. I w tym boju diabeł, który jest głównym wrogiem, ma też dwóch sprzymierzeńców. Pierwszym sprzymierzeńcem są nasze trzy nieuporządkowane namiętności, o czym mówił święty Jan w swym liście. Wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. I w te trzy pożądliwości uderza szatan, kusząc Chrystusa na pustyni. Gdyż dokładnie te trzy pokusy to jest nic innego niż atak na trzy namiętności. Myśląc, że ma do czynienia z człowiekiem takim jak każdym innym, to jest obarczonym skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście u Chrystusa pomylił się. Mamy więc trzech wrogów, drugim sprzymierzeńcem diabła jest świat. To znaczy ludzie, którzy kierują się tymi trzema namiętnościami wspomnianymi w swoim życiu i którzy wszystko tworzą i urządzają w tym świecie, by czynić sobie tutaj raj na ziemi, gdzie będą mogli dogadzać tym trzem namiętnościom. Więc mamy trzech wrogów, dwóch zewnętrznych, to jest szatan i to jest świat, oraz jednego wewnętrznego, które to są trzy nieuporządkowane namiętności. I można się zastanawiać teraz, kto jest potężniejszym, kto jest groźniejszym wrogiem. Wielu oczywiście myśli, że to jest szatan. Ludzie pod wpływem różnych wypowiedzi w internecie później będą święcić litrami wodę, żeby była ochroną przed diabłem, będą święcić litry oleju. Przypominam tylko, że olej rzepakowy akurat nie jest do święcenia. Inni akurat jeszcze skupią się tak bardzo na diable, że będą wszędzie się go doszukiwać i tak dalej. Nie mówię tego, by bagatelizować wpływ diabła, który oczywiście ma swój wpływ i też ma potężny wpływ, ale chcę zwrócić uwagę na coś istotniejszego w tym boju, o czym za chwilkę jeszcze będzie. Jeśli może nie diabeł, którego działania by dostrzec, trzeba oczywiście pewną wiarę posiadać, to może jednak wróg bardziej namacalny. I tu będą oczywiście Żydzi, masoni, globaliści, możni tego świata i tak dalej. Czy oni nie są przypadkiem potężniejszym wrogiem? Może oni są groźniejszym wrogiem niż wszystko inne. Niektórzy tak uważają i dlatego rozczytują się w książkach, wszystkich doniesieniach medialnych, doszukują się różnych teorii i tak dalej, i tak dalej. I także tu nie chcę tego bagatelizować tymi słowami. Oni wszyscy są, jak piszą nam też i święci, jak chociażby święty Maksymilian, biskup Pelczar, są rzeczywistym zagrożeniem. Dlaczego? Ponieważ są sługami diabła i realizują jego cele na ziemi. Ale przechodząc do rozwierzchni, do sedna, zarówno diabeł, jak i możni tego świata nie są w stanie nam w ogóle zaszkodzić, jeśli sami na to nie pozwolimy. Jeśli sami nie ulegniemy im, jeśli sami się im nie poddamy, pozwalając na to, by zwyciężyły w nas te potrójne pożądliwości, które te nieuporządkowane namiętności, ten nasz wróg wewnętrzny. Jak mówi święty Tomasz, te trzy mianowicie namiętności są źródłem
grzechu w nas. Te dwa zewnętrzne źródła, czy też pokusy, diabeł i świat, a to jest wewnętrzna pokusa w nas się znajdująca. I pierwszym źródłem grzechu jest pożądliwość ciała. To jest to, o czym dzisiaj mamy w Ewangelii. To jest pierwsza pokusa, którą to kusi diabeł Pana Jezusa. I święty Tomasz mówi, że mamy dwie namiętności naturalne. Jedna jest to służąca do utrzymania życia jednostki poprzez pokarm i napój. I to wszystko, co potrzebne jest do utrzymania życia człowieka. Więc tutaj w tym się będzie skupiała pierwsza namiętność, jak i również druga służy do zachowania życia na ziemi. Namiętność motywująca do przekazywania życia. To jest pierwszy nasz wróg, pożądliwość ciała. Więc to wszystko, co jest, tyczy się utrzymania naszego osobistego życia, jak i również przekazania życia dalej. To jest tutaj nastąpiła rana po grzechu pierworodnym. Drugą pożądliwością jest pożądliwość oczu, którą tłumaczy nam święty Tomasz jako pożądanie wszystkiego, co jest miłe naszemu wzrokowi i poznaniu, jakie mamy przez nasze zmysły. Jeden z dominikanów, ojciec Merkelbach, moralny teolog, uściśla, że zaliczymy tutaj pieniądze, dobra zewnętrzne, ubiór czy też przepych. I to wszystko, co schlebia chciwości i syci wzrok człowieka. I trzecim wrogiem, trzecią namiętnością, źródłem grzechu jest pycha żywota, nieuporządkowane pragnienie swojej wielkości, pragnienie władzy, wpływów, rządza, dominacji. Własne jest ja stawianie na w centrum, aż do pogardy Boga, Jego porządku. I tak naprawdę wszystko da się zredukować do tych namiętności, które są przyczyną grzechu. Więc postępowanie ludzkie, które widzimy dookoła nas, które też w nas może widzimy, pokusy, które nas trapią, możemy zredukować do którejś z tych namiętności. Same w sobie te namiętności nie są złe i to jest właśnie ta przewrotność i to niebezpieczeństwo tego wroga, ponieważ musimy jeść, musimy pić, musimy odpoczywać, musimy mieć mieszkanie, ubiór, musimy zdobywać pieniądze, musimy też dbać o własne ja. Człowiek nie może całkowicie się pogardzić i pozwolić, żeby z nim robili, co się chce każdemu innemu. Więc musimy o to dbać, ale złość cała polega na tym, że jest nieporządek, brak umiaru albo użycie tego wszystkiego wbrew celowi, do którego zostało to stworzone. A więc to już nie jedzenie będzie środkiem do celu, do tego, żeby żyć, ale będziemy żyć, żeby jeść. Pieniądze nie będą tylko środkiem do celu, ale stają się nagle celem człowieka. Na tym polega cała przewrotność, na tym polega też złość ta diabelska, że diabeł chciał zaprzęgnąć Pana Jezusa do swoich celów. I tak też uderzając diabeł i świat w te trzy namiętności, chce nas zaprzęc do swoich celów, do tego, żebyśmy my tutaj na ziemi raj budowali, żebyśmy my tutaj na ziemi skoncentrowali się, żebyśmy tutaj cel swój upatrywali. I stąd też diabeł, kusząc nas, uderza też przez świat, głosząc materializm, rozbudzając zmysły, propagując różne błędne ideologie, które rozbudzają te namiętności. Doprowadzić do tego, żeby człowiek nie szukał czegoś nadprzyrodzonego i świata tego nadprzyrodzonego, ale doczesność. Na tym się skupił. Jeżeli nie uda mu się to uczynić poprzez zachętę, poprzez pociągnięcie, to będzie nas terroryzował. Jeśli nie przez marchewkę, to przez kija będzie starał się dopiąć do swojego celu. Taka jest taktyka tego świata. Najpierw wabi, najpierw schlebia, a jak człowiek się nie chce poddać, to będzie go straszył. Będzie go straszył i terroryzował. I te trzy namiętności są naszymi słabymi punktami. Jeśli o tym nie pamiętamy i nic nie robimy, by zwalczyć te rany, szczególnie akurat teraz na przedstawie Kościół Święty Katolicki, umartwienie, wyrzeczenie, rozpoczynając Wielki Post, jeśli jesteśmy podatni wtedy niestety na upadek, a nawet na przejście na stronę wroga, na stanie się człowiekiem światowym kierującym się zasadami tego świata, wtedy celem staje się świat doczesny i jego przyjemności. Jeśli więc, drodzy wierni, chcemy zwyciężyć, rozwiązanie jest bardzo proste. Walka z naszym wrogiem wewnętrznym, to jest główna nasza walka. To, na co Pan Jezus zwraca uwagę, w tym fragmencie, o którym mówiłem z Ewangelii świętego Łukasza, co nam po wieściach ze świata, co nam po poznaniu, o co chodzi w rozgrywkach tego świata, jeśli zapomnimy o naszej duszy. I ten cały zgiełk, jakże łatwo może nas odciągnąć od tego, co istotne. Bój ten więc nabiera całkowicie innego wymiaru, a zwycięstwo rzeczywiście jest w zasięgu każdego człowieka. Każdy może w tym bój toczyć i powinien ten bój toczyć oraz każdy rzeczywiście może zwyciężyć. I również życie codzienne nabiera całkowicie innego wymiaru. Mam sens w swoim życiu. Nie wiem, co mam robić, to
to mam starać się o to, żeby w swój porządek przywrócić, który był przed grzechem pierworodnym. Jak mówi naśladowanie Chrystusa, i czyja mężniejsza walka, jak tego, który usiłuje zwyciężyć sam siebie? Powinno to być naszym głównym zadaniem, zwyciężać samego siebie, co dzień w walce ze sobą stawać się mocniejszym i co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu. Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Chrystus.